No, dzień dobry, moje kochane panny. Witam was bardzo serdecznie w czytaniu na maj 2021, a czytanie będzie dotyczyć pracy i finansów, tak jak w tytule. Kochani, co wam mogę powiedzieć? Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie to, co rezonuje, resztę zostawcie. No i pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Może okaże się, że w przyszłym miesiącu będziecie troszkę szybciej niż tak przy końcu listy. Dobra, jeszcze jedno tasowanie i lecimy z waszym czytaniem. Także dziękuję wam z góry za lajki, za komentarze i za subskrypcje. Buziaki dla was. Dobra, zobaczmy, co tam dla tych moich panien w maju. Sytuacja obecna, rycerz pentakli, królowa puław i trójka kielichów. Przyszłość, ósemka buław, rycerz mieczy i dziewiątka buław. Na co uważać? Szóstka kielichów. Na czym skupić uwagę? Wieża i rada. Król kielichów. Dobra. Jak wygląda wasza sytuacja obecna? Widzę, że dążyliście tutaj pomalutku do jakiegoś celu. Nie śpieszyliście się z niczym. Postawiliście sobie jakiś projekt za cel, jakąś pracę, jakieś stanowisko i sumiennie wykonywaliście swoje obowiązki. Przykładaliście się do swojej pracy. Tutaj wszystko się pięknie rozwijało, chociaż bardzo, ale to bardzo pomału. Krok po kroku. Krok po kroku. Ale do celu. Jak najbardziej do celu. No i co? Mamy tutaj tą królową puław. Możecie mieć do czynienia z kimś z trygonu ognia. Baran, lew, strzelec. Z kimś, z kim współpracujecie. Tak mi to wygląda, drogie panny. Ktoś bardzo pasjonujący, chętny do działania, bardzo taki, wiecie, ognisty, tak? Może taki wybuchowy wręcz momentami, ale z kim widzę, że tutaj fajnie nadajecie na tych samych falach. Macie dużo wspólnych cech. Dobrze się dogadujecie zarówno w pracy, jak i poza pracą, tak? Można powiedzieć, że jesteście przyjaciółmi. Może właśnie to jest, współpracujecie z kimś swojego grona przyjaciół. I ta osoba mocno was wspiera w swoich poczynaniach. Może czasami macie takie już poczucie, że kurde, to idzie tak wolno, że ja nie wiem, czy ja się w ogóle doczekam. A ta osoba mówi, nie poddawaj się, daje wam takiego dużo ognia. Nie poddawaj się, nie poddawaj się, dasz radę, wierzę w ciebie, wierzę w twoje możliwości. Zobaczysz, że pewnego dnia usiądziemy i będziemy opijać twój sukces. Ja w to wierzę. Także macie przy sobie taką osobę bardzo, ale to bardzo mocno wspierającą, kochani. W czymkolwiek tutaj, o cokolwiek tutaj nie walczycie. No i kochani, co przychodzi w najbliższej przyszłości? No na pewno coś przyspieszy. Mamy tego rycerza mieczy. Z rycerza pentakli robi się rycerz mieczy. Sprawy ruszą do przodu. Będzie bardzo dużo komunikacji razem z tą ósemką buław. Dużo przepływ energii, dużo przepływu informacji. Może okazać się, że musicie sprostać wielu zadaniom naraz. Tu telefon, tu odpisanie na maila, tu jakiś projekt, tu pojechanie gdzieś tam, tu spotkanie z kimś, także będzie się bardzo, ale to bardzo dużo działo i będziecie musieli nadrobić, dlatego przyspieszycie z tego trybu rycerza pentakli do rycerza mieczy. Będziecie bardzo dużo rozmawiać z innymi, wymieniać się jakimiś informacjami, kontaktami, pomysłami, projektami. Dużo, ale to dużo bardzo się będzie działo w tym maju, także na nudę raczej nie będziecie narzekać, a wręcz przeciwnie, kochani, będziecie trochę narzekać na przeciążenie. Mamy tą dziewiątkę buław. No, to jest karta rannego żołnierza, także wiele bitew za wami. Może jest tak, że razem z tą ósemką buław rycerzy mieczy o wiele jakichś projektów, o wiele spraw będziecie musieli walczyć, tak, żeby osiągnąć ten swój cel. No i momentami po prostu będziecie już przytłoczeni, zmęczeni, poranieni jak ten żołnierz po tych swoich bitwach, po tych walkach, ale jednocześnie dalej gotowi do obrony, gotowi do działania, tak? Nie poddajecie się, jeszcze trzymacie tą swoją ostatnią buławę, wypatrujecie tu ewentualnego zagrożenia albo dodatkowych opcji, no i tutaj się nie poddajecie, zdecydowanie, kochani, się nie poddajecie, także wow, bardzo ładna energia. Zobaczmy sobie jeszcze tą dziewiątkę buław, tą dziewiątkę buław.
No właśnie, dziesiątka pentakli, bo chodzi o waszą stabilizację, wasze bezpieczeństwo, o wasz sukces, o to, żeby kasa się zgadzała, żeby wam nie brakowało, tak? Żebyście nie musieli odliczać od pierwszego do pierwszego, tylko żebyście mogli odłożyć coś na przyszłość, dla swojej rodziny, dla dzieci, tak? Żebyście mogli sobie na wszystko pozwolić, na zakup mieszkania, na założenie rodziny, na dzieci, na dobry samochód, na gdzieś tam wyjazd, tak? Na cokolwiek będziecie pragnąć. Dziesiątka pentakli, no nie ma więcej pentakli w tarocie jak ta dziesiątka. Także pragniecie właśnie tego swojego sukcesu, tej stabilizacji i będziecie robić wszystko, żeby to osiągnąć. A będzie się działo, kochani. Momentami, tak jak mówię, możecie czuć się przemęczeni, przytłoczeni, ale macie w swojej głowie tą dziesiątkę pentakli, to szczęśliwe zakończenie, ten swój sukces, te osiągnięcie, to stanowisko, ten status, cokolwiek to jest, kochani, to jest do osiągnięcia dzięki waszemu wkładowi energii i takiej naprawdę ciężkiej pracy. Wkładacie w to wszystko kawał dobrej roboty, moje panny. Brawo. Dobra. Na co uważać, kochani? Szóstka kielichów. Powiedziałabym, uważajcie na takie nostalgiczne myśli, uważajcie na takie rozpamiętywanie przeszłości, typu, a bo kiedyś to było lepiej, albo jak miałam mniej obowiązków i było mi tak spokojnie i mogłem, nie wiem, skupić się nad czymś innym i tak dalej, i tak dalej. Będziecie trochę rozpamiętywać, będziecie troszeczkę, może podejrzewam, że właśnie w tych ciężkich czasach, kiedy będziecie tak czuli się przemęczeni, obciążeni, będziecie się skupiać, och, na tym, jak było fajnie, kiedy byliście dziećmi i nie mieliście żadnych obowiązków, tylko biegaliście po podwórku całymi dniami i tylko byliście źli na mamę, kiedy o 10 wieczorem wołała was do domu i musieliście wracać, tak, i położyć się spać, tak. Także, no mogą być takie, pojawić się takie właśnie nostalgiczne myśli, na które uważajcie, żeby was nie spowolniły i żeby by nie obniżyły waszej chęci do działania, bo ten sukces idzie w waszą stronę, tak? On mocno przyspieszy. Tutaj energia szła powoli, tu z kopyta przyspieszy. Także walczcie, walczcie, nie poddawajcie się, panny. Kochani, na czym się skupić? No, tutaj mamy wieżę. Wieża jest dla mnie kartą też takiej transformacji, przemiany. Może trzeba się przyjrzeć podejściu do tego swojego sukcesu. Może trzeba tu coś przetransformować, przebudować, jakieś właśnie swoje wierzenia, swoje plany, swoją strategię, coś tu pozmieniać. Może właśnie dotychczasowy plan tak się wlókł, 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 ponieważ no, trzeba było tam wprowadzić konieczne zmiany, przed którymi się gdzieś tam blokowaliście. A tutaj sytuacja może wymusi na was też, bo energia wieży jest czymś z zewnątrz, co przychodzi, co nas zmusza tak zewnętrznie do zmiany swoich przekonań, swoich działań i swoich jakichś tam, nie wiem, swojego życia po prostu, tak? Także tutaj może przyjść coś z zewnątrz, co was, wiecie, tak wręcz popchnie, tak. Panno, idź, działaj, rób, walcz, tak? I przez to gdzieś tam mówię, zmieni się to wasze postrzeganie pewnych aspektów, no ale to dobrze, bo macie tak wiecie, w środku głowy, na czubeczku głowy, tą swoją dziesiątkę pentakli i to jest czego pragniecie. To jest to, co możecie osiągnąć dzięki swojej ciężkiej pracy. No i kochani, rada od Tarota. Król kielichów. Czujcie, czujcie, otwórzcie swoje serce na ewentualne nowe strategie, nowe opcje, nowe kontakty, nowe możliwości. Otwórzcie się i wykorzystajcie to. Król kielichów jest bardzo zrównoważoną wewnętrznie osobą, jest bardzo empatyczną, bardzo ciepłą, kochającą. Kocha swoje życie, kocha siebie, tak? I jednocześnie też płynie z prądem. Jeżeli wszechświat wysyła mu wieżę, to on ją wykorzystuje na swoją korzyść, tak, żeby, wiecie, popłynąć dalej, żeby się otworzyć, tak? Także tak bym powiedziała, kochani, otwórzcie się na zmiany, otwórzcie się na nowe możliwości, otwórzcie swoje serce, swoje ciało, swoją duszę na działanie, bo tego działania będzie duże. Dużo do tego stopnia, tak jak mówię, że będziecie się czuć przytłoczeni. Król Kielichów też mówi o tym, żeby właśnie zadbać o siebie. Także w momencie, kiedy faktycznie będziecie czuć przytłoczenie, zadbajcie też o swoje emocje. Spróbujcie, nie wiem, dać sobie chwilę wytchnienia. Pójdźcie gdzieś na łona natury, pomedytujcie, zróbcie sobie gorącą kąpiel, spędźcie trochę czasu właśnie z rodziną, z najbliższymi, z przyjaciółmi, tak? Widzę, że macie tutaj ogromne wsparcie przyjaciół, także wykorzystajcie to, żeby gdzieś tam podładować te baterie, żeby nie zgasnąć w tym trybie. Cały czas wojuję, wojuję, wojuję i nie mam przerwy, nie wiem, żeby zjeść kanapkę i napić się wody. Także też zadbajcie o swoje ciało, o swoją duszę i o odpoczynek.
Dobra, panny. Na koniec jedna karta z talii Pieniądze i Prawo Przyciągania. To będzie taka karta inspiracji dla was na nadchodzący miesiąc, na maj. Zobaczmy, może coś ciekawego się jeszcze dowiemy, co? Co tu? Każda z moich historii przyciąga odpowiednio dopasowane wibracje. No dobra. Każda myśl, która pojawia się w Twojej głowie, nacechowana jest wibracjami o specyficznej częstotliwości. Dzięki prawu przyciągania myśl ta przyciąga z kolei inną, harmonizującą z nią myśl, która może określić, którą można określić mianem wibracyjnego dopasowania. Od tej chwili owo mentalne zespolenie myśli wibruje z wyższą częstotliwością niż wibrowała sama myśl początkowa. Prawo przyciągania sprawia, że ten myślowy duet przyciąga do siebie następną myśl, a po niej kolejną i kolejną, aż w końcu będzie wystarczająco potężny, by przyciągnąć także sytuacje z prawdziwego życia, które będą mogły manifestować się w naszej rzeczywistości. Także, kochani, myśleć pozytywnie, myśleć o wyniku, myśleć o tym, czego pragniecie. I każda myśl dodatkowa przyniesie nowe działanie, nowe opcje, nowe szanse rozwoju, tak? To będzie to kopnięcie od losu, które gdzieś tam, wiecie, was właśnie popchnie w dobrą stronę. Dobra, to by było na tyle, kochane. Trzymajcie się, życzę wam cudownego miesiąca. Buziaki, pa, pa.